Przed meczem finału Fortuna Pucharu Polski na pytania nadesłane przez dziennikarzy odpowiada kapitan Arki Gdynia Michał Marcjanin. Cześć Michał. Dzień dobry. Pierwsze pytanie kilku redakcji. Tymoteusz Kobiela, Radio Gdańsk, Rafał Rusiecki, Dziennik Bałtycki, Jan Sławiński, TVP Sport pytają o atuty rywala i kogo się obawiacie. Konkretnie, co będzie największym wyzwaniem dla defensywy w spotkaniu z Rakowem Częstochowa? Zatrzymanie Iwiego Lopeza? Walka z silnym napastnikiem, a może jeszcze coś innego? Na pewno zdajemy sobie sprawę, że Raków obecnie rozgrywa bardzo dobry sezon, co pokazuje choćby miejsce w tabeli. Mają dużą ilość dobrych zawodników, na których naprawdę musimy zwrócić uwagę i być czujni. I tutaj nie tylko bym zwracał uwagę na dwóch zawodników, ale po prostu musimy uważać na wszystkich i jako drużyna zagrać na maksa skoncentrowani, żeby uniknąć jakichkolwiek błędów. No właśnie tu w tym kontekście kolejne pytanie, bo w tej edycji pucharowych rozgrywek w każdym meczu Rakowa na listę strzelców wpisywał się Władysław Zgutkowski. Czy obrońcy Arki nastawiać się szczególnie na pilnowanie tego napastnika? Zwrócimy na pewno na to uwagę, ale czy to będzie grał ten napastnik, czy inny, to my tak i tak musimy zagrać swoje blisko napastnika, żeby nie mógł za dużo zrobić i żeby nie udało mu się strzelić bramki. Jakub Treć, Przegląd Sportowy. Po porażce w Tychach nie przegraliście w 5 kolejnych spotkaniach. 3 wygrane i 2 remisy to niezła seria, biorąc pod uwagę niezwykle wyrównaną i wymagającą ligę. Czy fakt, że nie przegraliście, działa na waszą pewność siebie? Czujecie to po sobie, że idziecie w dobrym kierunku? Na pewno jest to budujące, gdy drużyna wygrywa. Nawet gdy jest cięższy moment, nie uda się wygrać, to remisuje i gdzieś ta passa bez porażki trwa dalej i będziemy robić wszystko, żeby trwała po tym niedzielnym meczu jeszcze dłużej. Ziemowit Bójko, Sportowa Gdynia. Macie obaj z Markusem szansę przejść do historii klubu, stać się jego legendami. Jeśli wygracie, wszak będziecie jedynymi piłkarzami, którzy po raz drugi zdobędą Puchar Polski dla Arki. Czy ta świadomość was paraliżuje, czy dodatkowo mobilizuje? My na razie skupiamy się na meczu, a co będzie później, czy zapiszemy się w historii, czy też nie, to jest jakby drugorzędna sprawa. My chcemy zrobić wszystko, żeby po prostu wygrać w niedzielę, a czy to my się zapiszemy w historii, czy kto inny, to jest jakby drugorzędna sprawa. Piotr Wiśniewski, łączy nas piłka. W finale będziesz jednym z nielicznych, którzy wznieśli w górę Puchar Polski. Czy to sprawia, że wewnętrznie możesz być lepiej przygotowany do takiego starcia? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Na pewno może już gdzieś te emocje, które były związane z meczem finałowym, już przeżywałem 2 razy i może ta presja, to podejście do meczu też będzie inne. Czy widzisz jakieś analogie między finałem z 2017 roku i tym, co przed wami? Myślę, że jak i w 2017 roku, tak i teraz nie byliśmy faworytem, wiadomo, nikt nas nie lekceważy, bo nieraz już pokazaliśmy, że w pucharach możemy wygrywać z teoretycznie lepszymi drużynami i rywalizować jak równy z równym i może to takie podobieństwo, że wtedy teoretycznie byliśmy takim kopciuszkiem, a i teraz może być podobnie i to może dać nam dodatkową motywację. Mateusz Hawrot z Meczyki.pl pyta, w którym momencie drogi do finału uwierzył pan jako kapitan drużyny, że faktycznie Arka może zagrać o to trofeum? Myślę, że patrząc na losowanie, jak to wszystko się układało, które drużyny odpadały, że na naszej drodze też nie stanęła Lechia, a Puszcza, gdzieś ta droga z meczu na mecz wydawała nam się coraz łatwiejsza i coraz większe szanse mieliśmy na ten finał i wydaje mi się, że
po tym meczu z Łęczną, jak zobaczyłem, jak wygląda drabinka, to wtedy sobie zdałem sprawę, że naprawdę jest szansa zagrać w tym finale. Pytanie od Jarosława Wolińskiego z magazynu Pomorskiego. Raków Częstochowa gra bardzo dobry sezon, ma szansę na tytuł wicemistrza Polski i Puchar Polski. W czym więc upatrujecie szansę na wygraną? Właśnie tak jak wcześniej też wspomniałem, może to, że jesteśmy drużyną z niższej ligi, może to jakoś Raków zlekceważyć i też nasza taka determinacja i wiara w to, że możemy wygrać, wiara w sukces końcowy, to myślę, że może być takim naszym dodatkowym kopem. Ostatnie dwa pytania. Przesłał Przemysław Langier, gol.pl. Puchar Polski przez wiele klubów traktowany jest drugorzędnie. Trenerzy odgrywają tam często rezerwowych, ale patrząc na Arkę, która robi trzeci finał w pół dekady, można się zastanawiać, czy macie jakiś patent na te rozgrywki i co was do tego napędza? Czy patentu? No, może to tak wyglądać, że mamy patent, grając już trzeci finał w przeciągu 5 lat, ale wydaje mi się, że to po prostu jest taka chęć przeżycia czegoś fajnego, że niby puchar pucharem, ale grając i wygrywając każdy mecz, zbliżając się do tego finału, jest gdzieś z tyłu głowy ta świadomość, że w finale nie gra się co tydzień, tak jak mecz ligowy, tylko może się to przydarzyć raz, dwa razy w życiu, a może być częściej. I to właśnie gdzieś taka motywacja może z tyłu głowy siedzi, że chcieliśmy dążyć do tego, żeby w tym pucharze zajść jak najdalej, a że udało się zajść aż do finału, to cieszymy się z tego bardzo. Czy w szatni po meczu w Sosnowcu już rozmawialiście o finale? Czy dopiero teraz zaczynacie czuć, mówiąc kolokwialnie, ciśnienie? Znaczy, w szatni po meczu jeszcze cieszyliśmy się ze zwycięstwa w meczu ligowym, bo też nie ukrywajmy, że liga jest dla nas bardzo ważna i też dążymy do tego celu, który sobie postawiliśmy przed sezonem, a myślę, że ciśnienia w związku ze zbliżającym się meczem finałowym, że nie ma. Spokojnie każdy do tego podchodzi, także mam nadzieję, że nikogo to nie będzie paraliżowało, że to jest mecz finałowy.